Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zaprezentuję Wam dzisiaj niesamowite urządzenie, bardzo ciekawą hybrydę. Mowa tutaj o myszce Hama MyScan. Jest to właśnie ten gryzoń, który wygląda jak po prostu zwykła laserowa myszka biurowa. Nie wyróżnia się niczym szczególnym, gdyby nie fakt, że ta myszka ma także skaner i potrafi w bardzo fajny sposób skanować zdjęcia, teksty, dokumenty, cokolwiek chcemy, importować to do kilku popularnych formatów. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam Was do oglądania. Ok, zaraz Wam tą myszkę dokładnie opiszę. Zobaczycie też faktycznie, jak to wszystko działa w praktyce, jak ona skanuje, jak zapisuje to oprogramowanie. Warto też wiedzieć, że taka myszka oficjalnie kosztuje około 300 zł, ale na pewno uda się ją znaleźć też troszeczkę taniej. Tak więc myślę, że cena w stosunku do możliwości jest dość adekwatna. No dobrze, zabierajmy się za recenzję. Ok, moi drodzy, przede mną widzicie myszkę Hama MyScan. Jeśli chodzi o samo skanowanie, to ta myszka potrafi zapisać pliki do kilku popularnych formatów. Może to być po prostu zdjęcie, czyli JPEG, może to być plik MS Word, plik Excela lub PDF, czyli plik otwierany w programie Adobe Acrobat Reader, bardzo popularny w dzisiejszych czasach format. Więc jest to niewątpliwa zaleta tej myszki. Samo oprogramowanie, zobaczycie za chwilkę, jest też dość dobrze zrobione i bardzo fajnie działa. Natomiast co do samej myszki, to jako myszka laserowa pracuje z rozdzielczością 1200 dpi, tak więc taka pośrednia wartość. Można nawet sobie tej myszki poużywać na laptopie czy komputerze do zagrania w jakąś grę. Oczywiście nie zastąpi myszki dla gracza nawet w najmniejszym stopniu, natomiast używa się jej z tą rozdzielczością naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o rozdzielczość skanera, to są do wyboru 4 rozdzielczości: 100, 200, 320 oraz największa 400 dpi. Tak więc jak na taki mały skaner w myszce, myślę, że rozdzielczość całkiem dobra. No i myszka ma w sumie 4 przyciski, oczywiście przycisk lewy i prawy, rolkę, taką zwykłą gumowaną, która też działa jako przycisk, oraz boczny przycisk do skanowania. Jeśli go naciśniemy, przycisk zaczyna migać, a na ekranie oprogramowanie włącza tryb skanera i zapisuje nam to, co sobie zeskanujemy. Tak samo zakończamy to skanowanie. Te kreski na myszce pokazują nam, jaką powierzchnię ten skaner skanuje w tej chwili. Tak więc jest to taka podpowiedź. Jeśli trzymamy ją sobie tak, jeździmy po dokumencie, wtedy możemy podejrzeć, jak nam to skanowanie mniej więcej idzie. Mamy też podgląd na żywo na ekranie monitora. Co do samej myszki, wykonana jest dość fajnie, jest dość prosta, średniego rozmiaru, dłoń leży na niej ok, pomimo braku profilowań. Jak widzicie, przyciski główne są lekko wyprofilowane, żeby palce dobrze leżały. Jest też fajne wykończenie, takie antypościskowe na górze. Mamy logo Hamy, użytą technologię, opis przycisku ScanMe i z tyłu nazwę myszki MyScan. Poza tym mamy troszeczkę plastiku w kolorze czerwonym, który po prostu nadaje tej myszce charakteru, służy jako zdoba. I potem mamy już taki normalny, twardy plastik. Jeśli chodzi o ślizgacze, no to są dość małe, natomiast w pełni wystarczają, jeśli obsługujemy tą myszkę na podkładce. A jeśli coś skanujemy, no to przesuwamy po papierze, więc to tarcie nie jest też aż takie duże, jak na przykład po blacie biurka. Ale oczywiście ma to niestety negatywny wpływ na zużywanie się tych ślizgaczy. No cóż, coś za coś. Widzicie tutaj sam ten element skanujący i dwie soczewki. Myszka oczywiście podłączana jest przez kabel z wtykiem USB. To by było na tyle, jeśli chodzi o opis tej myszki. Zapraszam Was teraz na część praktyczną.
No i moi drodzy, czas podsumować wszystkie wady i zalety myszki Hama MyScan. Przede wszystkim, jeśli chodzi o stosunek jakości, możliwości do ceny, to myślę, że jest on w miarę adekwatny. Jeśli ta myszka sobie stanie jeszcze o jakieś 50-60 zł, myślę, że będzie to bardzo duża konkurencja i dla skanerów stacjonarnych, i dla takich skanerów formatu A4, takich ręcznych, ponieważ zaoszczędzamy naprawdę dużo miejsca, zaoszczędzamy pieniądze, nie musimy zastawiać się wieloma urządzeniami. Też ta myszka jest przede wszystkim świetna dla osób, które potrzebują coś zeskanować sporadycznie. Po prostu raz kiedyś musimy coś komuś wysłać, zeskanować. Wtedy nie ma sensu kupować skanera, który będzie się gdzieś kurzył, leżał i niszczał. Lepiej sobie zainwestować w taką myszkę, którą na co dzień będziemy używać sobie normalnie do obsługi komputera, a jeśli zajdzie taka potrzeba, zeskanujemy sobie dokument do formatu A3 nawet. No, minus jest taki, że trzeba nauczyć się operować tą myszką i nie zawsze to skanowanie za pierwszym razem wyjdzie nam tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego jest to taki mankament w stosunku do pełnowymiarowych skanerów, które po prostu skanują nam całą stronę w przeciągu dosłownie sekund, a tą myszką musimy troszeczkę tych ruchów wykonać. Muszą one być w miarę precyzyjne, żeby to wszystko dobrze wyszło. Ale wszystko jest do zrobienia, jak widzieliście w części praktycznej. Tak więc widzieliście zalety, widzieliście wady. Na koniec jeszcze będzie podsumowanie. Ostateczną ocenę pozostawiam też Wam, czy ta myszka jest warta tych pieniędzy. Według mnie jest to naprawdę ciekawy produkt. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć.